Szymon, to jest na pewno sztuczny śnieg? Nie wiem. Dziwnie pachnie. Fuj. Nie wiem, co ty kupiłaś. Miałaś kupić sztuczny śnieg. To nie jest sztuczny śnieg. Co ty kupiłaś? Okazało się, że pani zamiast sztucznego śniegu sprzedała nam spray do samochodu. To tobie sprzedała, nie? Ja nie chciałam go. A pytałam się pani dosłownie 3 razy, czy to na pewno jest sztuczny śnieg. Tak, tak. Fajny ten sztuczny śnieg. A miały być takie ładne okna, specjalnie do vloga wyszło właśnie. Chociaż choinka no jest, no co? Także pamiętajcie, żeby nie słuchać się pani w sklepie, tylko samemu dobrze sprawdzać. Witajcie w moim pierwszym vlogu, mam nadzieję, że wyjdzie mi dosyć dobrze, bo nigdy nie nagrywam vloga i kompletnie nie mam pojęcia, jak to się robi. No początek świąteczny mi nie wyszedł, także chociaż zrobię sobie świąteczną owsiankę przed treningiem. Oczywiście będzie potrzebna przyprawa do piernika. Płatki już tutaj wsypałam, gotuję je normalnie na wodzie, jak zawsze. Ogólnie nie lubię za bardzo smaku banana w owsiance, w sensie nie lubię, jak on jest tak pokrojony, dlatego często robię tak, że go blenduję z kefirem. Trochę tak z 50 gramów, może trochę więcej. No i koniecznie z czekoladowym białkiem. Ja ogólnie uwielbiam to białko, bo smakuje dosłownie jak taka Milka czekoladowa. Jest takie mleczne, bardzo słodkie i delikatne w smaku. No i przyprawa do piernika musi być po prostu. Nie wiem co to miało być. Na tym vlogu same dziwne rzeczy się dzieją. No i to jest moja owsianka piernikowa przed dzisiejszym treningiem. I tyle. Dobra, owsianka zjedzona, to teraz czas na przedtreningówkę. U mnie jest to smaka o smaku krówki. Kawa o smaku krówki. Jejku, nagrywanie vloga jest naprawdę chyba najtrudniejszą rzeczą na YouTubie. Dobra, to piję kawę i ruszam na trening. Mam nadzieję, że w sklepie jeszcze znajdę sztuczne śnieg i będę mogła te okna jakoś ozdobić. No i tyle. Try this, try that, try.
najważniejszej części tego vloga, czyli piernikowe brownie i grzane wino. Na początek zaczniemy od przepisu na brownie. Ogólnie gdyby kiedyś ktoś mi powiedział, że zjem brownie z fasoli, to po prostu bym w to nie uwierzyła, ale serio jest pycha. Dobra, będzie potrzebne całe opakowanie puszki właśnie z fasoli, ja już tutaj odsączyłam. Jedno jajko, dwa banany, około 250 gramów. Ja mam tylko tyle cukinii, ale ogólnie połowa cukinii. Słodzik, kakao, ja akurat mam obniżonej zawartości tłuszczu, dwa plastry pomarańczy, cynamon, przyprawa do piernika i masło orzechowe. Dokładny skład będzie podany tutaj obok. Tutaj będzie coś? To jest jak człowiek chce się popisać, a nie wyjdzie. Kucharzyna. Kucharzyna. Ja lubię jak jest bardzo mocno czekoladowe, także 40-50 gramów. Ale ładnie pachnie. Ale ładnie pachnie, dosłownie świętami. No nie? Operator kamery. Tak. Dobra, żeby nie zapomnieć o najważniejszym, czyli o słodkości tego ciasta. Ja dodaję słodzik, no żeby było bardziej fit, ale może być miód, zwykły cukier. Jeżeli chodzi o słodzik, to nie polecam go rozpuszczać w gorącej wodzie, bo on wtedy ma taki trochę gorzki smak. I jak już, to właśnie fajnie go rozgnieść. Dobra, w międzyczasie, zanim zaczęłam to wszystko robić, to nagrzałam piekarnik. 180 stopni i nasze ciasto będziemy trzymać około 50 minut. Jak widzicie, mam nie za dużą foremkę i w sumie takie będzie ciasto, 9 kawałków. My to jemy na raz. Dobra, nasze ciasto jest już gotowe i nie mam gorzkiej czekolady, żeby mogła ją rozpuścić i na górę polać, więc mam tutaj odrobinę mleka i dodaję znowu kakao i sobie zrobię z tego taką polewę. Cała ta blacha ma niecałe 1000 kalorii i 42 białka i bez dodatku żadnej odżywki białkowej i ogólnie nie polecam tego dodawać w ciastach, mi to w ogóle nie podchodzi, ewentualnie jako polewa, ale do środka fa. A, no i taka ciekawostka, że zwykłe ciasto, znaczy zwykłe brownie może mieć nawet około 10 tysięcy kalorii, więc 10 razy mniej niż te. No i grzane wino. Ja mam wino wytrawne i ogólnie polecam wytrawne i po prostu więcej dodać miodu, a nie słodkie wino, no bo po prostu nie. No nie, wlewamy. Ja akurat mam pół butelki, bo wczoraj trochę nam się wypiło. Szkoda, że nie nagrałam tego, jak Simon te otwiera te wino, no bo korek został w środku. Jeżeli chodzi o przyprawy, to ja mam tutaj świeży imbir. Można kupić też mielony, ale wiadomo, że taki na pewno będzie lepszy. Cynamon, mielony, goździki, no i najważniejsze kardamon. Ja to tylko dostałam w Carrefourze, już nigdzie indziej nie znalazłam. Miód koniecznie, pomarańcza i mogą być plastry jabłka. No i to ma być porządne grzane wino, nie żadne fit, dlatego tego miodu nie można żałować. No i co najważniejsze, to ma być grzane wino, czyli gorące wino, a nie wrzące. Wystarczy dosłownie z 10 minut max. No i teraz tylko czekamy. Nasze wino mamy gotowe. Najlepiej przelać je właśnie przez takie sitko.
ogólnie ostatnio zakochani jesteśmy w kuchni indyjskiej, dlatego też pomysł na grzane wino, bo dopiero pierwszy rok robimy to wino, nie? No. Ogólnie fajnie sobie właśnie jeszcze z pomarańczy wcisnąć dokładnie już do kubka ten sok. Wtedy jest jeszcze słodsze i jeszcze bardziej czuć pomarańcza. Szymon, to no, chciałeś, żebym coś powiedział, kochanie. Jingle bells, jingle bells, jingle. No i w sumie to by było na tyle. Jeżeli spróbujecie przepisy na piernikowe brownie albo na grzęca, to koniecznie dajcie smać. To wszystko przez Szymona. Koniecznie dajcie smać. To wszystko wina grzanego. To wszystko wina grzanego wina. Dajcie łapkę do góry, zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Piano in the bell, bell, bell.